Zakładaliśmy sobie, że w okresie przygotowawczym chcemy grać sparingi z drużynami naprawdę, które prezentują jakiś wysoki poziom i tutaj drużyna rozwoju uważam, że jest bardzo dobrym zespołem i dlatego nam zależy, żeby swoje umiejętności sprawdzać oraz sprawdzać zawodników testowanych na przeciwniku jakimś bardzo konkretnym, bo dopiero taki przeciwnik weryfikuje umiejętności, ewentualnie etap przygotowań do sezonu nowego. Pierwsza połowa uważam niezła w naszym wykonaniu, no druga troszkę słabsza. Popełniliśmy kilka błędów takich naprawdę karygodnych, jeżeli chodzi o ustawienie całego zespołu i to było konsekwencją tego, straciliśmy bramki. No, przemyślenia będą na pewno, są przemyślenia co do zawodników testowanych oraz do jakiegoś tam sposobu naszego grania. No, ja mówię, że pierwsza połowa, jestem zadowolony z pierwszej połowy. Bardzo małych fragmentów w drugiej połowie jestem zadowolony. Są zawodnicy, którzy przekonali nas do tego, że będą jeszcze trenować u nas ewentualnie w następnym sparingu z Rakowem, dostaną szansę, ale są tacy, którym dzisiaj podziękujemy na pewno. Mamy teraz sparing środa, sobota i puchar w środę, więc przygotowania troszkę będą tam zmącone, jeżeli chodzi o te przygotowania nasze do sezonu ze względu na puchar, bo też chcemy to potraktować prestiżowo i chcemy... No nie ukrywam, będziemy grać o zwycięstwo. No. Czy to nam wyjdzie, to inna sprawa, ale skoro już jesteśmy na szczeblu centralnym, no trzeba jakoś w sposób konkretny się zaprezentować i walczyć o zwycięstwo. To jest jakiś tam prestiż, jest to możliwość pokazania się tych chłopaków, no i na pewno będziemy do tego meczu podchodzić troszkę inaczej niż do meczów sparingowych. Ja jestem odpowiedzialny za sprawy sportowe, mnie sprawy organizacyjne nie obchodzą, są prezesi, są to osoby kompetentne, są działacze, którzy się tym zajmują. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że wierzę, że wszystko się pomyślnie zakończy i będziemy mogli spokojnie się przygotowywać i przetrwać sezon. Myślę, że to wszystko się pozytywnie będzie kończyć, no, ale jakie będzie rzeczywistość, nie wiem, bo to są różne przepisy, różne kruczki prawne, które decydują o tym, czy będzie ta spółka, czy nie będzie, jak to będzie wyglądać. Ja robię w tym momencie swoją pracę, jeżeli chodzi o przygotowanie zespołu, o selekcję i liczę, że wszystko pomyślnie się rozstrzygnie. Zawodnicy na pewno, im to troszkę spędza sens powiek, bo czekamy na jakieś tam, czekają oni na rozmowy z prezesami, jeżeli chodzi o dalszy ich pobyt tutaj u nas w klubie. Są to zawodnicy, którzy skończyły się kontrakty, plus ci nowi zawodnicy. Więc myślę, że w jakimś tam najbliższym czasie będzie ta sprawa wyjaśniona i będziemy już konkretnie wiedzieć, na czym stoimy.